wszystko mam. Dobrze, kochani, bo jesteście zmarznięci wszyscy tak jak my, ale zachęcam, żebyście nakłonili ucha jeszcze na parę minut. Ja bym chciał wam powiedzieć parę słów o obdarowaniu, którego w życiu doznałem i... Nie słychać? Słychać mnie czy nie? Tam na dole, halo? Jest? Dobra, to jeszcze raz sprawdzamy, czy tam na dole słychać teraz? To było tak, czy nie? O, no to się wszystko zgadza. Kochani, ponieważ tak wiem, że tematem tego spotkania jest modlitwa, pozwólcie, że spróbuję bardzo krótko powiedzieć takie mikroświadectwo o modlitwie mojej. Moja droga do Boga była bardzo zawiła, część z was ją gdzieś tam może zna. To, co się najlepsze mogło wydarzyć duchowego, wydarzyło się u mnie, gdy miałem 33 lata. Napisałem wtedy bardzo krótko: Jezus umarł, mając 33 lata, po to, bym mógł żyć. Mam 33 lata, żyję. A ponieważ wcześniej ta moja duchowość była bardzo pogmatwana, można tak w skrócie powiedzieć, że to była taka duchowa droga na wschód. Po tym moim nawróceniu kompletnie nie wiedziałem, potrzebowałem takiej instrukcji obsługi tej duchowości. Nie wiedziałem, czym jest modlitwa, kompletnie nie wiedziałem, jak się z nią obsługiwać. I pamiętam wtedy ksiądz Siemieniewski, dzisiaj biskup Siemieniewski, uśmiechnął się, kiedy mu opowiadałem o moich problemach z modlitwą, a on mi powiedział tylko wtedy bardzo krótko, że powiedział mi tak: Maciek, jedyne, co masz zrobić, co jest najważniejsze, to to, żeby przylgnąć do Jezusa Chrystusa. I ta rada jest dla mnie bardzo ważna i jakby staram się ją do dzisiaj stosować, ale przez wiele lat moja modlitwa była bardzo, bardzo egoistyczna, bo ja przychodziłem do Boga jak do jakiegoś bankomatu albo do jakiegoś, nie wiem, automatu z napojami i wymyślałem sobie różne projekty i prosiłem Boga o to, żeby błogosławił. Sytuacja się zmieniła gdzieś 8 lat temu, kiedy postanowiłem Boga poprosić o coś, co było dla mnie ważne i chciałem zdecydować się na to, żeby Bóg po prostu objawił się w moim życiu, ale chciałem też ja pełnić Jego wolę i poprosiłem Go o to, żeby dał mi pracę taką od Niego. No i nie będę opowiadał, bo nie ma na to czasu, jak to nastąpiło, ale przez 2 tygodnie bardzo intensywnie się modliłem, nie wysyłałem żadnego CV, nigdzie nie telefonowałem. I w pewnym momencie ktoś zaproponował mi taką z kategorii propozycja nie do odrzucenia. Zaproponował mi poprowadzenie teatru, który tutaj ze mną dzisiaj jest, Teatru Exit. Zostałem obdarowany gromadką ludzi z różnymi formami niepełnosprawności, z porażeniem mózgowym, z osoby niewidome, z niepełnosprawnością intelektualną. I okazało się, że warto było poprosić Boga o to, żeby to Jego wola działa się w życiu, a nie moja. Chcieliśmy wam dzisiaj trochę przedstawić teatr i też was poprosić o modlitwę, bo jesteśmy jakby w sytuacji bardzo trudnej. Jest to rzeczywistość kompletnego braku wsparcia. W tej chwili mam na myśli instytucje naszego państwa i tej modlitwy i wsparcia będziemy od was bardzo potrzebować. Ale chciałem wam przedstawić tutaj pierwszą osobę, którą zostałem obdarowany. Jest ze mną Asia Sych, to jest ta dziewczyna dla tych, którzy tutaj widzą w pięknej chuście i błękitnej spódnicy. I sukience, przepraszam. I powiem wam tyle, że codziennie na próbach uczę się od Aśki jednej rzeczy. Uczę się nieprawdopodobnej radości życia. Uczę się tego, jak bardzo Asia to życie pokochała. A naprawdę nie było jej łatwo, bo Joanna jest osobą, która urodziła się martwa. W jakiś sposób została w pewnym momencie przywrócona do życia.
Powiedziano jej rodzinie, że muszą ją natychmiast ochrzcić, bo nie przeżyje doby. Nie będę tutaj wymieniał, ile lat ma Joanna, bo to o kobietach mówić nie wolno. Natomiast kiedyś zaproponowaliśmy Joannie, żeby zaśpiewała pewien psalm i mam nadzieję, że tak jak mnie to wzrusza, tak i was wzruszy, bo to jest psalm Dzięki Ci. Joanna Sych. Słuchajcie, myślę, że tak, że z
Skoro tak bardzo zimno, to może spróbujemy się rozgrzać trochę i zachęcamy Was do wspólnego z nami śpiewania. Myślę, że bardzo szybko załapiecie, co tutaj można powtarzać. To będzie nasz hymn, hymn Teatru Exit. Piosenka, która się pojawiła zupełnie przypadkiem, bo kiedyś graliśmy spektakl i ktoś nas zapowiadał i mówi: o, Exit, to jak Exit Us Boba Marleya, i to był taki żart. A ja sobie pomyślałem, że ten Exit Us to przecież jest Exit, a tekst Boba Marleya Exit Us, jak sobie go tak na polski przełożyłem, to całkiem pięknie stroi i pomyślałem, że on jest o nas, o tym, że wychodzimy z niewoli. My tutaj od 8 lat, słuchajcie, wychodzimy z niewoli niepełnosprawności, ale ci, którzy są pełnosprawni, wychodzą z o wiele gorszej niewoli, jaką jest nasz egoizm. Exit. Chodzi do złamanego i niecierpliwego zdobije. Walczaj krzywdy i wyzwalaj z niewoli. Exit, poruszenie ludzi Boga. Exit, Bożych ludzi poruszenie. Za Morza Czerwonego poślij nam Mojżesza nowego, za Morza Czerwonego poślij nam Mojżesza nowego, za Morza Czerwonego. Exit, poruszenie ludzi Boga. Exit, 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 wybieram Boga. Exit, poruszenie ludzi Boga. Exit, Bożych ludzi
Kochani, na chwilę chciałem głos teraz oddać naszemu aktorowi, Kamilowi Padlikowskiemu. I dzisiaj będzie trochę o wdzięczności i o dziękowaniu. I Kamil też o tym. Dziękuję ci po prostu za to, że jesteś. Za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Za moje serce, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski i tak daleki, że we wszystkim inny. Za to, że jesteś odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Że uciekamy od ciebie do siebie. Że nie czynimy niczego dla ciebie, ale wszystko dzięki tobie. Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem. Za to, że milczysz. Tylko my, oczytani analfabeci, chlapiły językiem. Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Panie, jeśli pan jest z nami, to skąd przydarza się nam to wszystko? Paweł Koczur, jestem częścią teatru od jakiegoś czasu i te słowa, które pan powiedział, anioł, do Gedeona, dzisiaj się wypełniają jakby w moim życiu. Jestem częścią tej cząstki, kiedy pan daje mi odwagę do tego, żeby tutaj do was dzisiaj mówić. A mówię dlatego, że teatr jest w trudnym momencie, jesteśmy tak naprawdę na skraju bytowania. I chciałem was bardzo prosić o to, żebyście z serca nas wsparli, żebyście pozwolili nam funkcjonować, żebyście pozwolili nam i sobie wychodzić z tego Egiptu. Będziemy rozdawać takie małe wizytówki ze zdjęciami z naszych realizacji i tam jest kod QR i jest strona nasza. I jeśli możecie, to bardzo was prosimy o wpłaty na Patronite. Wystarczy 10 zł. Jeśli możecie więcej, jeśli wam serce mówi, że chcecie więcej, że możecie, że pan wam to powie, to zachęcamy i bardzo dziękujemy. Chcieliśmy na koniec jeszcze zachęcić was do wspólnego śpiewania, bo tutaj uwielbienie za chwilę się zacznie i możemy tak płynnie do niego przejść. Bardzo proste jedno słowo. Ruach.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.